Chwała niech będzie naszemu Panu i Bogu za to, że możemy być na tym miejscu, że możemy rozważać Jego Słowo. A dzisiaj temat, myślę, taki jak widzicie, dosyć nawiązujący trochę w zasadzie też do tego, o czym w zasadzie mówiliśmy też trochę w trakcie lekcji szkoły sobotniej, dotyczącej no, czasów końca, bo chcę mówić o tych wielkich zwiedzeniach, o tym, co ma się właśnie dziać no, w tych czasach ostatecznych, w tych czasach w zasadzie, jakie są już się zaczynają, można powiedzieć, jakich już dożyliśmy, ale o tym wszystkim, co jeszcze gdzieś przed nami. Ale wiecie, niż w ogóle do tego przejdę, niż zacznę mówić o tym i porównując pewne rzeczy, które mamy właśnie w Piśmie Świętym, z tymi rzeczami, które mają nadejść, to chciałbym opowiedzieć krótką historię. Historię, która myślę będzie miała dla nas, wiecie, takie dosyć duże znaczenie. Duże znaczenie w kontekście tego, kiedy będziemy już podsumowywać cały ten temat. A mianowicie chciałbym opowiedzieć o pewnym takim naczelniku urzędu skarbowego, nie? Tak jak tutaj gdzieś zapisałem. Zobaczcie, był pewien naczelnik, który no, doszedł do potężnej fortuny na podstawie tego, że po prostu no, żył w takim kraju, gdzie korupcja była jeszcze większa niż u nas. I w ten sposób doszedł do takiego bogactwa, że miał wszystko, miał autentycznie wszystko, co tylko chciał, wiecie, no, to, co było dostępne w danym momencie do kupienia, co mogło mu dać frajdę z życia, to mógł to mieć. Ale jak wiemy, no, pieniądze szczęścia nie dają i tak samo było w jego przypadku, że mimo tej potężnej fortuny ciągle mu czegoś brakowało. No i pewnego dnia on dowiedział się o tym, że jest pewien taki człowiek, pewien taki nauczyciel, który to, co głosi do ludzi, to, co im przekazuje, to zmienia ich życie, że to życie zaczyna nabierać jakiegoś sensu, że ma taką zupełnie inną wartość. I on wtedy zapragnął jego spotkać, zapragnął dowiedzieć się coś więcej o tym człowieku, no bo też chciał, żeby to jego życie nabrało jakiegoś sensu, no bo te pieniądze widział, że to nie jest wszystko w tym życiu. No a że był człowiekiem niezbyt wysokim, a do tego właśnie nauczyciela nie dało się dostać, wiecie, tak na zasadzie łapówki, że przyjdzie, zapłaci mu i będzie miał prywatną wizytę. Bo do tego nauczyciela to cisnęły się wielkie tłumy. No i ten nauczyciel pojawił się u niego w mieście, a on chciał się z nim spotkać. Zdarzyło wam się kiedyś tak naprawdę zbłaźnić tak poważnie? Zobaczcie, to był przełożony celników, ten naczelnik, o którym mówię. Mówię tutaj o Zacheuszu tak naprawdę. On, żeby w ogóle zobaczyć Pana Jezusa, musiał wejść, zobaczcie, na drzewo i tam będąc na tym drzewie gdzieś mógł w ogóle dojrzeć Pana Jezusa, bo był niski po prostu. Ale wyobraźcie sobie, że mamy tutaj, nie wiem, prezydenta naszego miasta, jakąś inną taką szanowaną personę i wyobraźcie sobie, że widzicie, że ta osoba, wiecie, tak ładnie ubrana tutaj w garniturze, taka ten, i zaczyna się wspinać po drzewie, żeby po prostu móc właśnie kogoś spotkać, zobaczyć. Więc to, co się nasuwa, kiedy patrzymy na tą sytuację, to zobaczcie, żeby zobaczyć, spotkać Pana Jezusa, często potrzebne jest pewne zaangażowanie z naszej strony. My musimy też zrobić jakiś krok, coś się musi zadziać. Ale ważniejsze, myślę, jest to, co dzieje się w tym późniejszym etapie, kiedy, no pan, kiedy Zacheusz już, kiedy Pan Jezus przyszedł do Zacheusza właśnie tam do domu i jak to zmieniło, zobaczcie, jego życie. To jest ten fragment, który tutaj akurat jest zapisany na tym slajdzie, który mówi, że w pewnym momencie Zacheusz, ten, który tak bardzo pragnął tych pieniędzy, ten, dla którego te pieniądze w pewnym momencie były wszystkim, on się zmienia i to zmienia się diametralnie, zmienia się o 180 stopni i mówi, zobaczcie, tak tutaj, Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. I zobaczcie, dzięki temu w pewnym momencie Pan Jezus mówi, że dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym, ale przede wszystkim co się zadziało? On się zmienił. Nie da się tak naprawdę, zobaczcie, spotkać Pana Jezusa. Ja tak w zasadzie no, spotkałem, coś się o nim dowiedziałem, ale dalej sobie żyję w jakiś sposób po staremu. Kiedy Pan Jezus naprawdę staje na drodze mojego życia, życie się zmienia i to diametralnie, tak jak widać w przypadku Zacheusza. Ale do tego jeszcze wrócimy, jak powiedziałem. A teraz chciałbym nawiązać troszkę do tego wersetu, który dzisiaj już był czytany. Wersetu, który, zobaczcie, mówi nam, że szatan, no, potrafi w ogóle przybierać nawet tą postać anioła światłości, a co więcej wiemy, że i te jego sługi przecież potrafią właśnie też w ten podobny sposób się zachowywać. I no, generalnie ja wam nie mówię nic nowego, nic czym bym was zaskoczył, wszyscy to wiemy, że szatan tak potrafi działać.
Ale zobaczcie, my mówiliśmy dzisiaj też już trochę, wspomnieliśmy o tym, jeżeli chodzi o pewne prawdy, które mamy jako adwentyści, pewne rzeczy, na których jesteśmy utwierdzeni w Piśmie Świętym. I czy tak jak śpiewaliśmy, czy są to takie prawdy, zobaczcie, od których naprawdę nikt nie jest w stanie odwieść? Czy może są to takie prawdy, że szatan, który jest w stanie właśnie podszywać się pod anioła światłości, który ma naprawdę moc i może działać, czy jest może coś takiego, że on jest nas w stanie od tego odwieść? I no właśnie, czy na przykład to, że ja znam, nie wiem, wiecie, proroctwa, czy to, że jestem w stanie dobrze wyjaśnić pewne rzeczy z Księgi Daniela, z Apokalipsy, czy to, że po prostu czytając Pismo Święte i oglądając pewne rzeczy, jak one mają się po prostu zadziać w przyszłości, czy to na pewno jest dla nas wystarczające, aby ustrzec się przed tym, co gdzieś jest przed nami właśnie na te czasy końca. I tak sobie myśląc o tym, tak na nowo gdzieś zacząłem czytać ten fragment z listu do Laodycei. Wiemy, że kiedy czytamy te słowa, że właśnie ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś się przyodział i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, byś nią namaścił oczy twoje, abyś przejrzał. I wiemy, że ten werset możemy interpretować w ten sposób w kwestii naszych uczynków, że może tak być, że po prostu nasze podejście może być takie trochę, wiecie, faryzejskie w pewnym momencie, że powiemy, o, jesteśmy już tak dobrzy, że w zasadzie już tutaj by się wydawało czasami, że gdzieś zasługujemy na to zbawienie, ale jako adwentyści myślę, że to nam za bardzo nie grozi, bo wiemy, jak podchodzić, jeżeli chodzi o zbawienie właśnie z łaski, które jest też przez wiarę, wiarę żywą, która rodzi pewne owoce, ale ja obawiam się trochę tego, że czasami możemy polegać za bardzo na naszej wiedzy i na naszym zrozumieniu. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby ktoś mnie nie zrozumiał źle. Pismo Święte jest pochodnią naszym nogom, jest tym, co nam wytycza po prostu to, co jest właściwe, to, co jest prawdą i my na Piśmie Świętym powinniśmy się jak najbardziej opierać. Tylko to, co postaram się pokazać, że mam wrażenie, że samo tylko zrozumienie stricte, to, że poznałem po prostu pewne proroctwa, że poznałem pewne rzeczy, pewne prawdy, w które wierzymy, może okazać się w pewnym momencie czymś niewystarczającym, kiedy będziemy mieli do czynienia z tymi zwiedzeniami, które szatan gdzieś w pewnym momencie będzie chciał nam zaprezentować. Jeszcze tak mi się nasuwa taka myśl, myśląc o apostole Piotrze. Był taki moment, kiedy Pan Jezus w pewnym momencie mówi w ogóle apostołom, co ma przyjść na niego w pewnym momencie, że będzie musiał trafić do Jerozolimy, będzie musiał wiele wycierpieć tam. I Piotr, wiemy, że go tam odwodzi, nie? I w pewnym momencie tam Pan Jezus mówi nawet takie mocne słowa, zejdź mi z oczu właśnie, szatanie, ale to nie wszystko, bo jest też Piotr, który w pewnym momencie taki jest pewny tej swojej wiary. Mówi, że Panie, ja jestem za Tobą gotów iść do więzienia i na śmierć. No naprawdę wie, w co wierzy. Wydaje się taki, że no w ogóle przecież Pan Jezus przez ten czas dużo im mówił i by się wydawało, że on jest taki utwierdzony. A wiemy, że w pewnym momencie doszło do tego, no, że zaparł się, że ta jego wiara gdzieś się zachwiała. Więc nie sama, zobaczcie, taka wiedza. I patrząc na kolejny werset, zobaczcie, z Ewangelii Mateusza, który mówi nam, że powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. I no to, że będą czynić, wiecie, wielkie znaki i cuda, to też moglibyśmy na to popatrzeć. I no okej, zostało zapowiedziane, my możemy się z tego spodziewać, możemy to przewidzieć, ale cóż to będzie musiało być, że tutaj mowa jest, no o kim? No nawet o nas, o tych wybranych, że nawet tych, którzy znają te wszystkie prawdy, da się w jakiś sposób, zobaczcie, zwieść. I patrząc też na to, skąd my tak naprawdę mamy wiedzieć, co jest dobre, co jest właściwe. Mówiliśmy, że Pismo Święte to jest ten nasz wyznacznik, tutaj mamy badać, ale
Samo zobaczcie, czytanie Pisma Świętego, jeżeli my byśmy tylko czytali to na nasz własny ludzki sposób, to też czasami możemy się pomylić. Ile razy widzę, kiedy studiuję czasami z ludźmi, wiecie, jak mam lekcje biblijne i po prostu staram się im coś przedstawić. I dla jednych to jest takie wow, takie po prostu widać, jak oni się cieszą, jak odkrywają, że tak po prostu mogą w ten sposób zobaczyć Pana Boga. A dla niektórych ludzi to, co jest po prostu wręcz oczywiste zapisane w Piśmie Świętym, że czasami są pewne wersety, wiecie, że nie możemy ich w inny sposób wręcz zinterpretować. Jakbyśmy, nie wiem, rozmawiali na przykład o boskości Pana Jezusa, no przecież zobaczcie, jest tyle tych wersetów, że nie wiem, czy ma ktoś z was wątpliwości do tego, czy Pan Jezus jest faktycznie Bogiem, czytając Pismo Święte. Jest tych wersetów taka masa, które tak to podkreślają i nie chciałbym teraz już tutaj wchodzić w te wersety i to udowadniać, nie? Ale chodzi mi o to, że czasami jest coś takiego, jest jakby ta zasłona na oczach ludzi, że my możemy im pokazywać te wersety, a oni po prostu, no nie wiem, nie widzą. I wiemy, że Duch Święty jest tym, który, zobaczcie, właśnie wprowadza we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, nam oznajmi. I wiemy, że szatan, zobaczcie, on z jednej strony będzie chciał podrabiać, czynić pewne fałszywe znaki i cuda. Będzie na pewno starał się podrabiać działanie Ducha Świętego. Będzie też starał się czynić, zobaczcie, takie rzeczy, jak tutaj czytamy właśnie też fragment z Apokalipsy, z objawienia Jana, który mówi, że czyni wielkie cuda, tak, że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I nie chciałbym się skupić na wyjaśnieniu całego tego wersetu, bo myślę, że on też nam jest znany, ale chodzi mi o ten fragment, który mówi, że czyni wielkie znaki i cuda, spuszcza, zobaczcie, ten ogień na ziemię. I patrząc od tej strony spuszczania tego ognia na ziemię, to kiedy na przykład byśmy spojrzeli na proroka Eliasza, to wiemy, że spuszczenie tego ognia właśnie na ziemię po to było, żeby potwierdzić, że to jest prorok Boży, że on po prostu przemawia z Bożego natchnienia, bo nie wiem, no kojarzymy, myślę, tą sytuację. Sytuację, w której prorok Eliasz w ogóle wzywa właśnie 450 proroków Baala, 400 proroków Aszery, wzywa ich wszystkich na górę Karmel, no i tam w ogóle mówi, żeby przygotowali cielca, on też przyrządzi, ale mówi, was jest tak dużo, no to wy zacznijcie pierwsi, nie? No i oni tam zaczynają różne rzeczy robić, żeby po prostu ten ogień sam z siebie zapłonął, bo mieli ognia, żaden z nich miał nie podkładać. No i w pewnym momencie oni już do tego dochodzą po prostu, że aż nacinają się, wpadają w jakieś tam spazmatyczne różne tańce, cokolwiek tylko, żeby ten ogień stąpił, ale nic się nie dzieje. W pewnym momencie Eliasz nawet z nich tam zaczyna żartować, mówi, wołajcie głośniej, może ten wasz Bóg was nie słyszy tam w ogóle, nie? Ale potem, kiedy Eliasz odnawia ten ołtarz, który został zburzony, kiedy przygotowuje tą ofiarę, nawet wszystko zostaje zalane wodą do tego stopnia, że te rowy, które są wokoło ołtarza, wypełniają się wodą i spada ogień z nieba. Ogień z nieba, który ma potwierdzić, że Eliasz jest prorokiem Bożym. Ale to, że tutaj nastąpiło takie potwierdzenie, zobaczcie, tego, że Eliasz to prorok Boży, ten ogień z nieba, to i w Starym Testamencie czytamy, że szatan też takie rzeczy już tam, w Starym Testamencie czynił. Przykładem jest na przykład Hiob. Hiob, który tam, kiedy czytamy i przenosimy się za te kulisy, można powiedzieć, kiedy szatan przychodzi tam, gdzie przychodzą też ci synowie Boży i jest ta rozmowa przed Panem Bogiem. I szatan tam wyprasza to, żeby móc doświadczyć tego Hioba, nie? Gdzie Pan Bóg w ogóle pokazuje na Hioba, przypatrz się mu, jaki to mąż właśnie bogobojny, prawy, stroniący od złego. No właśnie. I wiemy, że to szatan jest tym, patrząc tam z tego całego kontekstu, który zsyła te wszystkie nieszczęścia na Hioba, na jego rodzinę. Ale zobaczcie, kiedy tutaj czytamy ten fragment, który też umieściłem na slajdzie, który mówi, gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi, pochłonął je, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. I wiemy, że ten ogień, no on pochodził bezpośrednio od szatana. Pan Bóg dozwolił na to, ale to był szatan ten, który za tym stał. I zobaczcie,
On był w stanie takie cuda robić, ale kiedy ja na to patrzę, to jest coś takiego w szatanie, że on chce kopiować, zobaczcie, wszystkie te rzeczy, które uwiarygadniają Pana Boga. Tutaj w jakiś sposób no, można by było powiedzieć, że ten ogień, który spada z nieba, to też jakieś podszycie się pod działanie Pana Boga, też zniesławienie w oczach tych ludzi w ogóle Pana Boga jako tego okrutnego, który wykrzywia automatycznie obraz Pana Boga, który po prostu ludzi tak atakuje, ale zobaczcie, kwestia Ducha Świętego. Tam też wiemy, że manifestacja tego Ducha Świętego nastąpiła pod postacią też tego ognia, te jakby języki ogniste. I powiedzcie mi, czy szatan współcześnie stara się podrobić Ducha Świętego? Stara się? Pewnie, że się stara, nie? Jak popatrzymy na chociażby na różne ruchy charyzmatyczne, kościoły zielonoświątkowe i kiedy tam patrzymy, jak to wygląda, ja wam kiedyś opowiadałem tak krótko moją historię nawrócenia, to jak wyglądało, kiedy ja szukałem Pana Boga i badałem, wiecie, te różne kościoły, czym, jak one podchodzą do Pisma Świętego, jak tam właśnie wygląda ich zrozumienie i podejście właśnie do tych różnych fragmentów w Piśmie Świętym. I pamiętam, że kiedy badałem te właśnie te różne ruchy, takie te tak zwane charyzmatyczne, to co zauważyłem, to tam jest szczególny nacisk położony na odczuwanie Ducha Świętego, na pewno jego manifestowanie się poprzez właśnie te różne, chociażby mówienie językami. A znowu, kiedy patrzymy, jak apostoł Paweł wypowiada się na ten temat w Piśmie Świętym, to wiemy, że pierwsi chrześcijanie też gdzieś mieli z tym problem. Też się coś takiego pojawiło, że tam wszyscy gdzieś zaczynali mówić tymi językami, ale apostoł Paweł mówi, że to nie tak działa, jak chodzi o Pana Boga, mówi. Jak chodzi o Pana Boga, to ma być tak, że jeden mówi, ktoś tłumaczy, to wszystko musi mieć swój porządek, to ma być tak, że wszyscy są ubogosławieni, a nie, że jest wrzask, krzyk i w ogóle nikt nie wie teraz, kto co mówi i nie wiadomo, o co chodzi. Bo jaki z tego wszystkiego pożytek, nie? Nie chodzi też o to, żebyśmy tylko coś po prostu odczuwali, nie? I patrząc, zobaczcie też czasami na te różne cuda, które są czynione, nie? Też takie w tych kościołach jest czyniony ten taki nacisk na to, że a tutaj byłem chory, zostałem uzdrowiony, czy coś takiego, ale Pan Bóg też działa na nas w ten sposób, że mówi, że czasami macie lekarza na przykład. Dlaczego nie skorzystamy z tego lekarza? Ja pamiętam tak już z czasów dziecka, taki w zasadzie, no nie wiem, czy to może kawał, czy jakoś tak by był opowiedziany, że on nie do końca się wpisuje w nasze wierzenie adwentystyczne, bo zakłada wierzenie w życie takie, wiecie, że mamy duszę nieśmiertelną. No ale właśnie był pewien człowiek, który no, zaczęła się powódź, no i on, wiecie, przeniósł się tak na dach domu, ten poziom wody zaczął się podnosić i w pewnym momencie przypływa jedna łódka, a on mówi, nie, ja tutaj będę czekał, ja modlę się do Pana Boga, jestem bardzo wierzący, na pewno Pan Bóg mi pomoże. Potem przypłynęła druga łódka, on nic i tak ten poziom wody rósł. W pewnym momencie poziom wody doszedł do tego stopnia, że ten człowiek no, utopił się po prostu. No i wiecie, i w tym kawale on tam trafia po prostu gdzieś po prostu przed Pana Boga i mówi, Panie Boże, ja tutaj tak się do Ciebie modliłem, a ty co tak mnie zostawiłeś samego? A Pan Bóg mówi, ja ci tutaj przysyłałem jednego człowieka, a drugiego, przypływali na tych pontonach. Czemu nie skorzystałeś? Nie? I tak patrząc na to nasze takie codzienne życie, Pan Bóg, jak to się mówi, nie wyłamuje czasami tych otwartych drzwi. Jeżeli naprawdę mamy dramatyczną sytuację, jest coś, gdzie nam lekarze nie są w stanie pomóc, wtedy naprawdę nam zostaje modlitwa, udanie się do Pana Boga. Ale jeżeli mamy czasami jakieś takie zwykłe, codzienne rzeczy, na które wystarczy po prostu zareagować, albo po prostu sytuację rozwiązuje operacja czy coś takiego, coś, co jest normalnie wyleczalne, no to mamy tych lekarzy. Mamy też poselstwo zdrowia, które nam mówi, jak mamy funkcjonować, jak mamy żyć. Powinniśmy z tego jak najbardziej korzystać. Nawet patrząc na moment, zobaczcie, kiedy Pan Jezus wskrzeszał Łazarza, uczynił wielki cud. Ludzie nie byli w stanie tego uczynić, żeby wskrzesić z martwych człowieka. Ale jak już chodziło o odsunięcie kamienia, to Pan Jezus też mógł to zrobić mocą, albo jakiś anioł mógł to odsunąć, nie? Ale posługuje się tam ludźmi. Tam, jak przeczytamy tą historię dokładnie, to ludzie odsuwają ten kamień. Ale idąc tak do sedna, kiedy patrzymy na te wszystkie ruchy, to zobaczcie, oni patrzą tak, że jest Duch Święty, i Duch Święty jest pożądaną mocą, mocą, którą chcemy. Czasami mnie to martwi, bo my też czasami jako adwentyści patrzymy, że też chcielibyśmy, wiecie, żeby stało się ożywienie, żeby było takie wylanie Ducha Świętego teraz na nas, że my, wiecie, pójdziemy z tą mocą, będziemy głosić, że będzie się dużo działo, że wreszcie, wiecie, będą takie nawrócenia, jak to kazanie Piotra, pierwsze kazanie, 3000 ludzi się nawraca. No, chcielibyśmy, żeby tak się działo, no nie? Ale największym cudem, jaki tak naprawdę jest, to jest cud, zobaczcie, zmiany
tego serca ludzkiego, tego serca, które jest grzeszne. I to jest prawdziwy cud, który robi Duch Święty, ten największy, że zmienia to serce grzesznika, to, które było do tej pory zbuntowane przeciwko Bogu, w takie serce, które chce tak naprawdę podążać za Panem Bogiem. I myślę, że to, w czym najbardziej potrzebujemy tego Ducha Świętego, to modlić się właśnie o tyle o tego Ducha Świętego, żeby to wylanie nastąpiło, wiecie, w ten sposób, żeby On zmienił nas, żeby u nas, żebyśmy widzieli przede wszystkim ten brak tego podążania za Panem Bogiem, że często jeszcze jesteśmy zbuntowani, że postępujemy w sposób nie taki, jak powinniśmy. I tutaj bardziej w ten sposób powinno być to nasze pragnienie Ducha Świętego, że On przyjdzie i zmieni nasze serce. A wiecie, a to, że po prostu potem zaczną się dziać pewne rzeczy takie z mocą, to jest taki dodatek, efekt, ten owoc dodatkowy, można byłoby powiedzieć, Ducha Świętego. Ale najważniejsze jest, żeby ta zmiana w nas nastąpiła. I teraz jakiś czas temu był ten festiwal Hosanna w Częstochowie. No i tam, jak byliśmy z Asią, ja wiecie, ja nigdy nie byłem w Częstochowie. No i jak byliśmy przy okazji na tej Hosannie, to postanowiliśmy też przejść się zobaczyć, jak wygląda to sanktuarium całe, no bo to jednak cała też taka historia Polski, że to sanktuarium tam jest. No i tam będąc, jest taka ściana, gdzie wisi pełno takich kul, takich różnych właśnie rzeczy. Tak widzę, że też chyba tak nie widać najlepiej tego wszystkiego, bo jest dosyć jasno tutaj niestety. I właśnie, i widzimy, zobaczcie, że w tych kościołach też możemy zobaczyć, że tam pewne cuda się dzieją. Nie możemy temu zaprzeczyć. Pojawia się człowiek, który do tej pory miał problemy właśnie z chodzeniem, a potem on może kulę odwiesić, bo się okazuje, że on, no co, no wyzdrowiał, no ma się dobrze, nie? I patrząc na szatana, no nie jest to dla nas żadną tajemnicą, że wiemy, że on też rzeczy dobre może czynić. I on jest, zobaczcie, o tyle sprytny, że może robić dobre rzeczy po to, żeby nas wprowadzić w błąd, po to, żeby ludzi wprowadzić w błąd, nie? Żeby po prostu ci ludzie podążyli za nim, za tą fałszywą doktryną, bo się okazuje, że właśnie, że co? Że na początku może wpierw wywołać u człowieka chorobę, a potem może gdzieś cofnąć objawy tej choroby i się okazuje, że człowiek, który do tej pory nie chodził albo coś innego mu dolegało, że to się w ogóle cofa. Ja na razie mówię o takich rzeczach, no, o których po prostu wszyscy wiemy. W pewnym momencie, jak zacznę zbierać tak coraz bardziej do końca, to wam pokażę, w czym jest sedno związane z tymi rzeczami, ale muszę je trochę narysować, żebyśmy doszli do pewnego miejsca. Kwestia objawień fatimskich, zobaczcie, też tutaj. Można było powiedzieć, co jest nie tak w tym, jeżeli chodzi o te objawienia fatimskie, nie? Maria tam nakłaniała po części, można powiedzieć, do dobrych rzeczy, nie? Tam te dzieci miały się modlić o te rzeczy związane z końcem właśnie wojny, więc też by się wydawało, że generalnie coś fajnego. Więc co tam jest złego? A przede wszystkim to, że tak naprawdę, zobaczcie, no samo to, że Maria wzywa do czego? Do oddawania czci, modlitwy do niej jako do człowieka, a nie bezpośrednio do Boga. I to już jest pewna sprzeczność z Pismem Świętym. Wezwanie do odmawiania tego różańca, to też jest bezpośrednio do niej. Kwestia tej figurki, oddawania czci właśnie figurze, no to ewidentnie sprzeczność z przykazaniami Bożymi. Prośba właśnie o wybudowanie tego sanktuarium, no bo to też było w tych objawieniach, bo tak teraz jednego dnia usiadłem i zacząłem czytać, co dokładnie było, co zostało objawione w trakcie tych objawień fatimskich. Nie? I patrząc na te wszystkie rzeczy, to do czego ta postać właśnie, która się okazała, wzywała ludzi, to są to rzeczy sprzeczne właśnie z Pismem Świętym. Dlatego tak jak mówiliśmy na początku, że Pismo Święte jest nam tym, można powiedzieć, tym strażnikiem, tą pochodnią, która pozwoli nam oddzielić to, co jest właściwe, od tego, co jest niewłaściwe. To gdzie nasz szatan chce w jakiś sposób zwieść. No i patrząc właśnie na te objawienia, no to Pan Bóg przecież chociażby w Izajaszu mówi: ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani chwały bałwanom. A tam widzimy wezwanie w ogóle do czczenia kogoś innego. Dzisiaj te wersety, które były czytane, bardzo piękne, te z Izajasza z 45 rozdziału, które mówią, że przede mną zegnie się wszelkie kolano, nie? Albo ten z Filipian z 2 rozdziału, który mówił, że aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano. A kiedy czytamy też Apokalipsę w 22 rozdziale, to jest taki moment, kiedy Jan pada do nóg anioła, chce mu oddać pokłon, a ten anioł mówi mu: nie czyń tego, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków, Bogu oddaj pokłon, gdzie jest podkreślone właśnie to, że komu mamy się tylko kłaniać? Bogu, nie żadnym ludziom. Więc widzimy, że,
no jest ta taka sprzeczność. I tak wziąłem takie wycinki trochę tego, co, jeżeli chodzi o to, co ta postać mówiła do tych dzieci w tych objawieniach. I mówiła takie rzeczy, zobaczcie. Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić koniec wojny. W październiku ukaże się również Pan Jezus, Matka Boża pod wezwaniem bolesnej i karmelitańskiej oraz święty Józef z dzieciątkiem Jezus, aby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych umartwień, ale nie musicie spać ze sznurami, noście je tylko w dzień. I no, kiedy ja tak patrzę na ten tekst i widzę, no, do czego w ogóle te dzieci były wzywane, zobaczcie, jakieś umartwianie tutaj, trochę jak ci ludzie w średniowieczu, żeby biczowali się, żeby przebłagać tego Boga. My na szczęście, mając Pismo Święte, widzicie, badając je, wiemy, że no, Pan Bóg nie tego od nas oczekuje. Pewnie, że oczekuje od nas jakiejś skruchy, żalu za grzech, jeżeli postępujemy nie tak, ale nie jest drogą to właśnie takie umartwianie się, zadawanie sobie bólu po prostu, żeby teraz przebłagać tego Boga, który by się gdzieś wydawał jakiś taki okrutny. I jeszcze jeden fragment dotyczący tego, który też tak mnie mocno pokazał pewne rzeczy, jak wyglądały te objawienia, to też przytoczę. Obok słońca zobaczyli pojawiającego się Józefa z dzieciątkiem Jezus oraz Matkę Boską różańcową. Była to święta rodzina. Maryja była ubrana w białe szaty i w niebieski płaszcz. Święty Józef także był ubrany na biało. Natomiast dzieciątko Jezus miało okrycie w jasnoczerwonym kolorze. I tam ta historia w ogóle dalej jeszcze biegnie i wstają z tego naprawdę takie niezłe bajki, bym powiedział. Ale samo to, jak jest przedstawiony Pan Jezus. My kiedy czytamy, zobaczcie Apokalipsę, kiedy czytamy objawienie Jana. Pan Jezus to jest ten wszechwładca, ten król królów, który przychodzi, ten potężny po prostu, nie? Przed którym zegnie się wszelkie kolano, a tutaj mamy Marię, która wychodzi z takim tym małym, nieporadnym dzieciątkiem, ono tam gdzieś błogosławi, robi jakiś znak krzyża, ale zupełne odwrócenie tego, kim jest ten Pan Bóg. Nie? I jeszcze kwestia opętań, bo to też muszę gdzieś tak zahaczyć. Tutaj też zobaczcie, jaki to jest majstersztyk szatana, nie? Co on potrafi zrobić, że wpierw te demony atakują jakiegoś człowieka, człowiek zostaje opętany, a potem pojawia się, wiecie, ktoś, kto przy pomocy odpowiednich, można powiedzieć, receptur, wiecie, ma krzyż, ma wodę święconą, ma kredę, ma cały rytuał, jak to ma się odbyć, jeżeli chodzi o uwolnienie tego zdemonizowanego człowieka. No i się okazuje, że to działa, że faktycznie człowiek został uwolniony od tych demonów. Ale w praktyce szatan znowu wprowadza w pewne zwiedzenie, no bo jak człowiek, który namawia do przestępowania przykazań Bożych, drugiego przykazania, które mówi przecież o nieoddawaniu właśnie czci żadnym posągom, rzeźbom, namawia do przekraczania przykazania o tym, które mówi, jaki dzień święty święcić, jak ten człowiek może mieć właśnie moc z ramienia Boga, by wypędzać te właśnie siły demoniczne. Wiemy, że tutaj szatan po prostu robi, można powiedzieć, kolejną taką ustawkę, żeby właśnie zwieść tych ludzi. No ale te wszystkie rzeczy, no nie wydaje mi się, żeby one takie były, no my o nich wiemy, nie? I jak, w jaki sposób to nas może zwieść? Ale zobaczcie, dalej czytamy w Apokalipsie o tym znowu, że widziałem trzy duchy nieczyste, jak żaby wychodzące z paszczy smoka, z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga. I zobaczcie, znowu mowa o tych cudach, które są w stanie zwieść. I co ciekawe, kiedy powstawał nasz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, kiedy on się tworzył, no to wiemy, że był ten czas, kiedy było to wielkie rozczarowanie po tym, kiedy Pan Jezus nie przyszedł w tym roku 1844, ale co ciekawe, na krótko po tym czasie, kiedy tutaj u nas zaczęły się tworzyć, można powiedzieć, pierwsze zręby tego, czym jest nasz Kościół, to szatan nie zasypywał gruszek w popiele i właśnie przez te siostry tutaj wymienione na tym slajdzie, przez siostry Kate i Margaret Fox, no rozpoczął się, można powiedzieć, taki ten współczesny spirytyzm. Ona, nie wiem, pewnie jak gdzieś mieliście, myślę, okazję o nich słyszeć, że właśnie na zasadzie takiego komunikowania się, stukania, nawiązały kontakt z pewnym właśnie takim duchem. I okazało się, on potem, jak już wyrobiły sobie ten sposób komunikowania się, że on im przekazał, że u nich w piwnicy, w domu powinien znajdować się właśnie no, martwy człowiek, pewien właśnie tam pan, który nazywał się Charles. No i
jak przeszukano tą piwnicę, to się okazało, że faktycznie tam był szkielet pewnego człowieka zamordowanego 5 lat wcześniej. No i to było coś takiego, wiecie, co było takim poparciem dlatego, że faktycznie one tutaj nawiązały kontakt z tym człowiekiem i tak się gdzieś zaczął ten właśnie ruch spirytystyczny i one w ogóle założyły właśnie to towarzystwo spirytystyczne. A to wszystko tak naprawdę potem nabrało rozpędu takiego i dzisiaj na przykład bardzo popularne jest wychodzenie z ciała. Ja sam miałem z tym do czynienia na długo przed tym, niż się nawróciłem. Od razu podkreślam, że to nie jest coś dobrego, nie jest coś, co bym mógł wam polecić, ale miałem do czynienia z tym kiedyś. I jak to działa w ogóle? Jak to się zaczyna? Zaczyna się od tego, że gdzieś jako ludzie zaczynamy kontrolować nasze sny, uświadomienie sobie po prostu przejęciem kontroli nad snem. Potem pojawia się pewien taki mentor astralny, ktoś, kto nas tam zaczyna wprowadzać po prostu i pomaga nam kontrolować pewne rzeczy. A później z czasem ludzie uczą się tego tak na zasadzie, że to naprawdę szybko się może wydarzyć. Nawet na zasadzie niespecjalnie trzeba iść typowo próbować zasnąć, żeby móc wyjść z ciała. I wiecie, ja tego sam nie doświadczyłem bezpośrednio tego momentu spotkania z tym mentorem i wychodzenia. Gdzieś zatrzymałem się na wcześniejszym etapie, bardziej na kontrolowaniu tych snów, ale ja miałem kiedyś do czynienia z takimi różnymi właśnie przed nawróceniem, z takimi szkoleniami dotyczącymi właśnie hipnozy, neurolingwistycznego programowania, takich różnych rzeczy. I tam przy okazji tego wszystkiego jeden człowiek taki, który siedział obok mnie, on mówi... Bo ja tak spytałem go, mówię, jak to tutaj jest? Mówię, że ty tutaj w ogóle też przyjechałeś, nie? A on mówi, no, że on tam gdzieś jest w ogóle z takiego drugiego końca Polski, no i przyjechał tutaj na to szkolenie, mówi, bo ten, który prowadzi całe to szkolenie, to on się z nim spotkał po prostu we śnie, no i go zaprosił na to, powiedział mu tam parę różnych rzeczy. I to był, można powiedzieć, pierwsze parę godzin tego szkolenia, które tam trwało prawie z 2 tygodnie, nie? I jak była przerwa, to podeszliśmy do tego prowadzącego i on zaczął z nim rozmawiać. Zaczął z nim rozmawiać i co ciekawe, ten prowadzący od razu przejął inicjatywę i zaczął mówić o tym, o czym oni rozmawiali w tym śnie. I oni, wiecie, tylko oni oboje wiedzieli pewne szczegóły. Oni się widzieli pierwszy raz, byli w ogóle z 2 różnych krańców Polski. No i to był człowiek, który gdzieś tam pierwszy raz przyjechał na coś takiego. I to, co próbuję pokazać, że zobaczcie, że jeżeli chodzi o te zwiedzenia, o tą działalność właśnie demonów różnych, to zobaczcie, że to ma swoją moc, to naprawdę działa. To nie jest coś takiego, że jakaś tam fikcja. To działa, dlatego to są naprawdę takie rzeczy, które potrafią zrobić to, że ludzie dziś się zaczynają w to angażować, bo widzą, no jest coś niezwykłego, jest coś więcej niż ta nasza taka zwykła rzeczywistość, z którą mamy na co dzień do czynienia. Kwestia, zobaczcie, wróżek. Tutaj przytoczyłem taki fragment ze Starego Testamentu, w którym Pan Bóg wyraźnie pokazywał, żeby nie nawiązywać tego kontaktu z tymi właśnie wróżbitami, którzy nawiązują kontakt z duchami umarłych. No my jako adwentyści wiemy, że nie ma duszy nieśmiertelnej, więc wszystko, co teraz przyjdzie i będzie podawało się za te istoty jakieś duchowe, umarłe czy cokolwiek, to musi być ten nasz przeciwnik tak naprawdę gdzieś, czy ewentualnie te zbuntowane anioły, czy ktokolwiek, ale to nie jest moja babcia, ciocia, jakiś tam znajomy, który przychodzi. I mówiąc o tych wróżkach, to taka znowu sytuacja z mojego życia, z mojego, można powiedzieć, gdzieś z mojej rodziny. Moja mama na długo przed tym, niż ja się urodziłem, na długo przed tym, niż w ogóle poznała mojego tatę, jak jeszcze była panną, a ja pochodzę z domu katolickiego, nie? Także to też myślę, że takie ważne o tym wspomnieć. No to tam jest taką, myślę, w miarę normalną, może nienormalną do końca praktyką, ale nie jest to niczym nadzwyczajnym, jeżeli ktoś skorzysta właśnie z usług jakiejś wróżki. No i ta moja mama, będąc tą nastolatką, poszła pewnego dnia do wróżki. I tam, kiedy poszła do tej wróżki, to ta wróżka jej powiedziała: słuchaj, ty będziesz miała 3 synów, 1 córkę. Dokładnie tak jest. Ja mam jeszcze 2 braci, jest nas 3 i siostrę, nie? Czyli tak jak ta wróżka wszystko przepowiedziała. Ona przepowiedziała tam jeszcze kilka takich istotnych szczegółów z jej życia. Te szczegóły faktycznie się wypełniły. Ale to akurat o nich już tam bym nie chciał mówić, ale była jeszcze taka jedna rzecz, która ona jej powiedziała: jeden z twoich synów będzie księdzem. I moja mama mi to mówiła kiedyś tam, kiedy jak tam byłem dzieckiem, ja o tym zapomniałem i potem była taka okazja, że zaczęliśmy rozmawiać, wiecie, o tym życiu pozagrobowym, o tych wróżkach, kiedy ja już teraz byłem pastorem i ona mówi: ale zobacz, ale ta wróżka to mi dobrze przepowiedziała, bo ty faktycznie jesteś jakby księdzem, no bo jesteś pastorem, więc tak w rozumieniu tej mojej mamy, kiedy była nastolatką, no to ona nawet nie wiedziała, że tam jacyś pastorzy są, no bo
no, tam w tej miejscowości, gdzie ona żyła, to nie było w ogóle pastorów, sami katolicy, nie? Więc dla niej to było coś takiego autentycznego, że ta wróżka naprawdę przepowiedziała, zobaczcie, z taką mocą, nie? No i potem gdzieś tam mamie dalej wyjaśniałem tą sytuację, ale zobaczcie, widać, że te rzeczy mają moc. Teraz w trakcie jednej z ostatnich lekcji biblijnych też rozmawiałem z taką biedną panią i ona mówi, jak to jest, że jeżeli chodzi o tą reinkarnację, nie? Mówi, że jest na przykład jakaś dziewczynka i ona po prostu zna szczegóły takie dokładne z życia jakiejś postaci, która już nie żyje może z 200 lat i zna je wręcz dokładniej niż ci wszyscy naukowcy, co badali po prostu tą postać, że ona potrafi tak dokładnie podać. Albo czasami jest jakieś dziecko, które potrafi mówić w języku, który już jest w ogóle wymarły, albo no w ogóle znają po prostu jakieś niesamowite szczegóły. Jak to się dzieje, nie? A przecież mamy właśnie szatana i te wszystkie demony, które obserwują nas dokładnie, zobaczcie, i w pewnym momencie są w stanie, wykorzystując te wszystkie informacje, no, tworzyć te wszystkie złudzenia. Ale zmierzając już tak do celu, no jako że jesteśmy w dużej mierze z rodzin katolickich, to na pewno nieraz słyszeliście o czymś takim, że ktoś umiera, no i co? I pojawia się gdzieś ta osoba, która umarła w chwili, kiedy nastąpiła ta śmierć, jakby pożegnać się czy coś takiego. Ja wielokrotnie o czymś takim słyszałem. Też czytałem o takiej historii pewnego syna, który wyjechał na wojnę do Wietnamu i tam, kiedy został schwytany, kiedy trafił jako jeniec, no, przyszła wiadomość do jego mamy, że ten syn po prostu zginął. No i ona w związku z tym, wiecie, tam gdzieś zaczęła się pewnie za niego modlić, może dała na jakąś mszę, ale w każdym bądź razie w pewnym momencie ten syn zaczął się jej ukazywać i zaczął z nią rozmawiać. Rozmawiał z nią na takie tematy i o takich rzeczach, że tylko oni dwoje mogli wiedzieć. Ale wojna się skończyła, minęło trochę czasu i w pewnym momencie syn wrócił. I dla niej to było takie, to z kim ja rozmawiałam? Skoro mój syn żyje, a tamta postać wiedziała te wszystkie rzeczy. Nie? I dla mnie czymś właśnie takim, gdzie teraz już zmierzam do celu, to jest historia, którą mi opowiadał pastor Ples. I on mi opowiedział taką historię dotyczącą właśnie tutaj, można powiedzieć, nas, adwentystów, że gdzieś tam, jak były takie początki jego służby, to mówi, że w pewnym momencie on, jako już pastor, poszedł w pewnym momencie do jednej siostry i ona mówi, słuchaj, a to już była taka siostra, która no wiele lat była adwentystką, nie, że na zasadzie rok, dwa. Ona mówi, słuchaj, bo umarł jej mąż i ona mówi, ten mąż do mnie przyszedł. Pastor Ples tak mówi, jak mąż do ciebie przyszedł? Mówi, mąż czy wąż, nie? On tak jest, pastor zawsze tak przewrotnie, nie, trochę. I tam z nią, wiecie, i z nią rozmawia i mówi ten, no wiecie, jako adwentysta, no przecież wiemy, że nie ma po prostu możliwości, żeby było to życie takie w sensie, że przyjdzie dusza, przyjdzie jakiś zmarły, no nie wierzymy w to. No i ona też w to nie wierzyła, ale kiedy naocznie doświadczyła tego, jak ten mąż do niej przyszedł, to coś takiego się zadziało w tym umyśle. Trudno to zrozumieć, że ona, i pastor jej tam tłumaczy i dociera do niej, ale ona nie, cały czas widzi to, że do niej przyszedł ten mąż. I tak sobie myślę, jaką siłę ma gdzieś to zwiedzenie, że człowiek, który teoretycznie, zobaczcie, wie, ma te prawdy zbadane, jest co do tego przekonany, kiedy to się zadzieje, to coś potrafi się tak zamieszać w umyśle, że on potrafi temu ulec. Dlatego to jest to, do czego zmierzałem, bo wiecie, powymieniałem dużo różnych cudów i tak dalej i my je znamy, ale jak to jest, że w pewnym momencie może coś takiego się zadziać, że mimo tej wiedzy my będziemy w stanie po prostu ulec temu? I myślę, że czymś, co na to nam odpowiada, to jest fragment, który jest zapisany w liście do Tesaloniczan. A tutaj zobaczcie, czytamy takie słowa, że ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Też ciekawe, że jest napisane wśród rzekomych cudów, nie? Ale dalej czytamy, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I chciałbym tutaj podkreślić coś, co myślę jest gdzieś dla nas kluczem w zrozumieniu tego, że są to ludzie, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Oni nie ukochali tej prawdy, która mogła ich zbawić. I zobaczcie, co się w wyniku tego pojawia? Pojawia się ten ostry obłęd. Kiedy czytamy
te rzeczy, które pisze na przykład apostoł Paweł, mówi o tym, o tych Żydach, którzy właśnie też odrzucili Pana Jezusa, że przed nimi jest jakby ta zasłona po prostu rozciągnięta na ich oczy, że oni nie mogą dostrzec po prostu, że Pan Jezus to jest ten Mesjasz, ten właściwy, ale coś po prostu u nich jest takiego, gdzieś zatwardzili to swoje serce, nie ukochali tak naprawdę tej prawdy, może bardziej ukochali te swoje właśnie uczynki, te swoje ceremonie, to wszystko jak to wyglądało i nie byli gotowi przyjąć tego prawdziwego Mesjasza. I zobaczcie, jak ważna jest ta miłość do tej prawdy. Wiemy, też czytałem na początku, że ten, który, zobaczcie, wprowadza nas w tą prawdę, to jest ten Duch Święty, że jak On jest potrzebny, żebyśmy my dobrze widzieli te wersety, bo my, zobaczcie, dzisiaj możemy widzieć te wersety właściwie, a potem gdzieś ta nasza wiara się może zachwiać, po prostu możemy nagle się okaże, że ja to widziałem, rozumiałem, a w pewnym momencie to gdzieś nam ucieknie, jeżeli nie ma tej właściwej relacji z Panem Bogiem, jeżeli my naprawdę Go nie kochamy. I tak myślę, że coś, co nam też pozwoli jakoś tak, żeby to zostało nam bardziej gdzieś w naszych myślach, to kwestia pracownika kantoru. Zobaczcie, taki człowiek, który pracuje w kantorze, do niego przynoszą różną walutę, nie? I żeby on teraz umiał odróżnić tą dobrą walutę, tą właściwą, od tej sfałszowanej, no to taki człowiek, no do niego nie przynoszą, zobaczcie, tylko złotówek, nie? Nawet jakbyśmy patrzyli na nasze banknoty 10, 20, 50 złotowe, one też wiemy, że mają różną edycję w zależności od lat, nie są zawsze identyczne. I jeżeli teraz taki człowiek miałby, zobaczcie, poznać tylko z zakresu nawet naszych złotówek samych, tych wszystkich banknotów, wszelkie możliwe falsyfikaty, jakie mamy mu przynieść, nie? Jakie mogą mu przynieść ludzie. A do tego teraz wyobraźcie sobie, że on musiałby poznać jeszcze wszystkie inne waluty, jakie są, i ich falsyfikaty. To temu człowiekowi by nie wystarczyło życia, żeby on się nauczył, jakie te falsyfikaty są. Ale jeżeli spojrzymy na to, że on się uczy tylko tego, zobaczcie, jakie są oryginały, jak wygląda po prostu ten właściwy banknot, to wiedząc to, skupiając się na tym właściwym banknocie, on będzie w stanie odróżnić, które są fałszywe. I teraz to przekładając, zobaczcie, na nasze podejście, jeżeli chodzi o te fałszerstwa. Jeżeli ja jestem zakochany w Chrystusie, jeżeli Duch Święty jest tym, który mnie prowadzi, jeżeli po prostu ja naprawdę wiem, w co uwierzyłem, jak śpiewaliśmy, że naprawdę nic od tej prawdy nas nie jest w stanie odwieść, jeżeli jesteśmy, też bym powiedział, zapieczętowani Duchem Świętym, bo zobaczcie, w Apokalipsie czytamy o czymś takim, że o tych 144 tysiącach, tych, którzy zostali zapieczętowani właśnie Duchem Świętym, to ja myślę, że Duch Święty jest właśnie tym, który utwierdza nas w tej prawdzie. Możemy mieć pewność, że po prostu Pan, jak to Pan Jezus mówi, że nikt, ale to nikt nie wyrwie cię z tej naszej ręki, że możemy na Nim polegać. Tylko jedna rzecz właśnie, teraz nawiążę z powrotem do tego naczelnika, do tego Zacheusza, o którym mówiłem na początku. Zobaczcie, Zacheusz, kiedy przyjął Pana Jezusa do swojego domu, to zmieniło jego diametralnie życie. Wszystko się zmieniło. On właśnie pokochał tą prawdę. Wiemy, że Pan Jezus mówił o sobie, że ja jestem tą prawdą. Nawet Piłat go w pewnym momencie pytał, a nie doczekał na tą odpowiedź. Nie? Jeżeli my naprawdę ukochamy Pana Jezusa, jeżeli to zmieni nasze życie, jeżeli ta nasza wiara w wyniku tego będzie tą wiarą żywą, tą wiarą rodzącą odpowiedni owoc, to możemy być pewni, możemy czuć się bezpieczni. Ale jeżeli to jest tylko, wiecie, poznanie, że ja po prostu studiuję, rozumiem sobie te wersety, to bójmy się, bo naprawdę może być niebezpiecznie. W tych czasach końca samo poznanie to nie wszystko. Potrzebujemy naprawdę tej relacji, żywej relacji z Panem Bogiem. Potrzebujemy Go kochać właśnie. I to tak naprawdę z całego serca, w ten sposób, że to zmienia nasze życie i zmienia nasze postępowanie. I może być tak, że patrzymy na swoje życie i widzimy, ale ja naprawdę widzę braki w swoim życiu, coś się jeszcze nie zgadza, czegoś mi braknie. Ale pamiętajmy o tym, że wtedy tym bardziej potrzebujemy przychodzić do Pana Boga i prosić, a On nam pomoże, bo On jest tym, który sprawia ich cenie i wykonanie. I On jest tym, który, mówię, jest nas w stanie właśnie ochronić od tego wszystkiego, co ma gdzieś przyjść. I tym, abyśmy właśnie powierzyli te nasze serca Panu Bogu, aby On nas wprowadzał w tą wszelką prawdę, chronił nas od tych wszelkich zwiedzeń, tym chciałbym zakończyć i tego życzyć sobie i Wam. Amen.